superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Dzisiaj wizualnie witam was ponownie w grze, która nazywa się Marvel Heroes 2016. W tym momencie powinna być ta druga część serii, gdzie normalnie jest Star-Lord, którego już wylevelowałem. Planowałem robić levelowanie Hawkeye'a, ale jest pewien problem z Hawkeye'em, ponieważ już go wylevelowałem. Yeah. Numer jest taki, że trwa do dzisiaj właściwie, czyli dla was do tydzień temu, już nieważne, możecie zapomnieć, ale gadałem o tym wcześniej, więc jak ktoś był zainteresowany albo logował się, ten wie, o co chodzi. Są trzecie urodziny, o tu nawet na czacie jest, jest napisane, o. Ultron is here, the third anniversary event has been extended through July 4th. Dzisiaj jest July 4th. I tam dodatkowe XP i tak dalej. Jeżeli ktoś chciał wylevelować postać, albo zdobyć postać, albo cokolwiek, to był najlepszy moment na zrobienie tego, ponieważ są wszystkie bonusowe XP odpalone, wszystkie bonusy możliwe w tej grze są w tym momencie paknięte. Co jeszcze? Dropią ciasteczka, ciasteczka są super, ciasteczka są awesome, bo ciasteczka można wymienić na kilka fajnych rzeczy, między innymi na jedną postać, to znaczy tam za 365 ciasteczek dostaje się za friko postać, wybraną postać, dowolną postać, ja wybrałem Doktora Strange'a, dlatego też dziś jest na tym nagraniu. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak on wyfarmi kryształki na jakąś tam swoją ukochaną postać, to wystarczyło być na tym evencie albo być za rok na kolejnym evencie, bo zapewne wróci, bo był rok temu i będzie za rok i był dwa lata temu. Tak, to fajnie, fajnie, też się cieszę, że Cię widzę. I można wziąć postać i polecam wybrać wcześniej postać, jaką chcecie wziąć, bo niektóre postacie są tańsze, inne są droższe, czyli na przykład te tańsze możemy sobie kupić bez marudzenia za kryształki. Nie wiem tam, kto jest teraz. Ktoś jest za 400, ktoś tam jest, chyba ktoś jest za 200, nie jestem pewien, czy tylko ktoś z tych przygupasów jest za 200 na pewno, ale czy z normalnych czempionów, nie wiem, moment, zaraz pojedziemy i zobaczymy, jeżeli tu jest Merech od postaci. A niektórzy czempioni, tak jak Doctor Strange, są troszkę bardzo, bardzo drożsi, on kosztuje już 600. A ciasteczek kosztuje 365, czyli tak jak w normie, więc wziąłem sobie tą postać, bo planowałem, kilka postaci mam jeszcze na oku, tam jest oczywiście nowa, jest pewna kapitan, którą już swoją drogą też sobie odblokowałem, no i ogólnie jest parę postaci, które chciałbym mieć, są droższe, tańsze, więc tą najdroższą, którą miałem na oku, wziąłem sobie za ciasteczka, nie dlatego, że taki miałem plan, tylko dlatego, żebym był niecierpliwy i za kryształki wziąłem kogoś innego i nie starczyło na niego. Więc wziąłem co dali i my brali co oni dali, więc na koniec został mi Doctor Strange do odblokowania za drużyzna za Toniochę, więc jestem zadowolony z tego, jak się potoczyło to wszystko. I zamiast grać z levelowania Hawkeye'a, którego nagrałem i muszę przyznać, że jestem zdumiony, jak ta postać, kiedy ma się dobry build, jest przyjemna w graniu. Hawkeye jest chyba jedną z najprzyjemniejszych postaci, jakie testowałem z odpowiednim buildem. Ten koleś jest znacznie bardziej skomplikowany. Doctor Strange jest świetny, ja lubię postacie magiczne, uwielbiam magię i w ogóle wiecie, to jest mój klimat. I nie będę wam ukrywał, że ta postać jest troszkę bardziej skomplikowana, ten build jest bardziej rozbudowany, wymaga większej ilości skilli i najlepiej też wymaga makrosów i wymaga ogarniania skilli pobocznych, tych wszystkich, jakby to tam nazwać, skilli pobocznych, pasków pobocznych, żeby w pełni zutylizować możliwości tego builda. I Doctor Strange jest dziwną postacią, bo jest w moją alejkę postać. Tak jak mówią, że to jest jedna z trudniejszych postaci do garnięcia, jednocześnie jest to jedna z postaci, na której na której gracze z Marvela mają największe osiągnięcia. To znaczy, tam był jakiś endgame'owy boss, którego znerfiono i teraz da się go zrobić, a wcześniej przed nerfem udało się tylko dwóm graczom na całym świecie zrobić. I jeden z tych graczy właśnie leciał Doktorem Strange'em na jakimś tam konkretnym buildzie i to miał być dla innych graczy dowód na to, że ta postać wcale nie jest wieśniacka, tylko jest bardzo mocna. Ale trzeba nie umieć grać.
Nie dość, że trzeba nie umieć grać, to trzeba jeszcze mieć odpowiednio mocnego kompa, żeby działało wszystko płynnie i odpowiednio szybki internet, więc to jest postać dla graczy, którzy mają... lubią grać trudnymi postaciami i do tego umieją grać trudnymi postaciami, do tego mają odpowiednio mocny komputer i odpowiednio szybki internet, żeby móc to wszystko no, zmusić do działania, o, w ten sposób powiem. Więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Zastanawiam się teraz, jak to rozegrać, bo planowałem zrobić nowy wstępniak właśnie do Hawkeye'a, z którego jakby serii będzie, bo go wylevelowałem. Jeszcze muszę sprzęt oczywiście zdobyć, bo dobicie się do endgame'u nie oznacza, że jest się tam w tym endgame'ie na końcu, tylko że się jest na początku endgame'u. Ale na razie skupiam się na wylevelowaniu postaci, na dobiciu się na ten 60 bodajże to jest poziom. Więc skupiam się na tym na razie, więc na razie Hawkeye'a nie będzie, ale miałem pomysł na takie wieśniacką przeróbkę country do Power Rangersów, który nie mogę znaleźć, gdzieś kiedyś słyszałem, nie mogę jej teraz znaleźć, więc nie mam jak je wykorzystać do wstępniaka, a nie wiem jaki zrobić wstępniak ewentualnie do Doctora Strange'a, więc dziś jest ten normalny, nie ten Star-Lordowy, tylko normalny. Ale jakąś mistyczną wersję Power Rangersów fajnie by było zrobić, to wtedy mógłbym mieć klimat, pod klimat idziemy z Doctorem Strange'em. Zresztą niedługo będzie film, a chyba następny film Marvela, który w ogóle wychodzi. Więc postać jest akurat przed czasem, trochę przed czasem, więc jestem. Wydawało mi się, że nie miałem jej na normalnej serii, ale miałem z niej odcinek, więc normalnie bym jednak mówił coś dzisiaj z Hawkeye'em, ale jako że seria w serii normalnej z postaci był Doctor Strange, to stwierdziłem, że nie ma co się tam kryć z tym, że mam tą postać, nie ma co robić niespodzianki, bo żadnej niespodzianki nie będzie, bo już było, więc mogę sobie z tym polecieć dalej. I o ile na oryginalnym nagraniu nie było źle oczywiście, ale ta postać nie robiła aż takiej furory, dla mnie, prywatnie, bo oglądając te wszystkie postacie naokoło, ja wiem, że to jest troszkę mylące, bo niektóre postacie mogą mieć bardzo mocny start, a jednocześnie być beznadziejne później, inne postacie mogą mieć słaby start i być beznadziejne później, a jeszcze inne postacie mogą mieć świetny, beznadziejny start i być świetne później, a jest też taka możliwość, że ktoś ma świetny start i im dalej, tym lepiej, więc w ogóle ta. No i ta postać na początku była niezła, ale bez szałów, jakiś wybitnie super ten. A teraz jak mam odpowiedni build, jeszcze nieskończony, to jest w powijakach, bo mi brakuje dwóch skilli i mam teleport zamiast jednego skilla, którego używam, ale stwierdziłem, że szybkie poruszanie się na planszy jest teraz dla mnie ważniejsze niż szukanie czegoś, co będzie robiło mocno łup. Dlatego, że i tak tutaj teraz akurat w tym momencie nie, jak widzicie, nie ma zbyt wielu innych graczy, no bo jest też, która, nie wiem, 13 dzisiaj rano w poniedziałek, więc nie bardzo ma kto ze mną tutaj siedzieć z innych graczy, ale jeżeli byście się załadowali wieczorem, na przykład nawet w poniedziałek, to tutaj będzie tłum innych graczy na tej planszy farmerskiej. Więc w tym momencie ja nie potrzebuję mocno klepać, ja potrzebuję tylko budować wystarczająco dużo obszarówek, żeby mieć pewność, że wszystko zahaczyłem i być w zasięgu bossów, którzy padają, to znaczy w wizualnym zasięgu bossów, to wtedy też z nich zostanę na górę. Jest super i to jest wszystko, co potrzebuję do levelowania, więc ten jeden skill, który powinien być jedynką, na którym właściwie opiera się build tej postaci, w tym momencie go brakuje, więc jeden z najważniejszych skilli dla tej postaci jest nie załączony. Już wam zaraz może pokażę, jak wygląda ta postać, na czym polega ten build, przynajmniej to, co ja zrozumiałem. Build w ogóle opiera się na dwóch paskach. Na drugim pasku jest dopiero teleport, a ja lubię mieć teleport pod jedynką, jak w Diablosach i w ogóle ten klimat jest fajny, jest dobrze. O, teleportujemy się. Czy on zadaje jakieś obrażenia podczas teleportu? O, jest jakiś tam mental damage. Nawet fajnie. Przyznam, że całkiem nieźle. Fajnie jest ta postać skonstruowana, mam wrażenie, że to jest połączenie kilku postaci, które widziałem wcześniej. Ta jedna, która się tak fajnie teleportowała, nie pamiętam jak ona się nazywa, dziewczyna z X-Menów. Kitty Pryde? Chyba Kitty Pryde. Plus właśnie Scarlet Witch. Kilka takich postaci, które grałem, mi się podobało, ale czego się brakowało po złożeniu tego wszystko w jedno. To jest właśnie Doctor Strange, to jest moja postać. I to jest postać, którą mogę mainować znacznie bardziej niż Star-Lorda. I to jest coś, co myślałem grając z Hawkeye'em, bo... Czemu zaatakowałem? Zacząłem walczyć obszarówki pod policjantów.
Zdawało mi się, że to złoczyńcy. Powinienem grać antybohaterem. O czym tutaj mówiłem? Aha, Hawkeye. Jak zacząłem grać Hawkeye, to w pewnym momencie stwierdziłem, że gra mi się nim zadziwiająco bardziej przyjemnie niż Star-Lordem. Ja wiem, że to jest kwestia builda, bo są bardziej przyjemne buildy do Star-Lorda, ale ten jest najbardziej użyteczny na dungach, ten który sobie wybrałem. Znaczy na endgame'owych lokacjach, na których ani razu nie byłem, to jest najbardziej użyteczny build. Tak, dokładnie tak pełnosprytny jestem, że składam sobie postać pod rzeczy, których jeszcze nawet nie testowałem, nie widziałem. Zamiast później sobie zamienić to. Nie, muszę iść na to, ale to też kwestia tego, że chciałem się obyć z danym buildem i poczuć, jak to jest i sprawnie, płynnie nim działać. A jak ja skaczę między grami, kto bywał u mnie na nagraniach z Aliona, z Dory, jak latam, to wie, że to stanowi problem, bo czasem próbuję z taba odpalić mapę, zamiast z MK odpalić mapę, a z taba tam się zmienia postać. Trio Server się kłania, gdzie pod tabem jest mapa, a pod M jest skill jakiś, a pod tu pod M jest leczenie. No ogólnie jest to zamieszanie. Co tam jest? Inventory jest pod F2, nie pod I, pod I tam jest skill, więc jest zamieszania sporo. No, ale wracając. Ta postać jest tym takim złożeniem wszystkich drobnych rzeczy, które mi się podobały w innych postaciach, które mi się podobały, ale tam to było za mało, żebym kliknął w głowie, żebym uznał, że to jest to, czego ja chcę, to jest genialne i w ogóle super ten. Czy tu ktoś jest i tu ktoś ich bije, czy nie? Nie. Niewystarczająco. Kong the Mighty. Najpierw zjedźmy Konga Big Donga. Ktoś tam dojechał. Które jest tych trzech bossów, ok, fajnie jest, łapiemy. O, i tak to wygląda w momencie, jak latacie z innymi graczami. Jest po prostu sieka naokoło, nie widać, co jest grane, szczególnie na wyższo levelowych planszach, bo ta plansza, znaczy warto sobie zrobić reset z tego, co 5 plansz. Tam na przykład od 0 do 5 jest dla, jakby to nazwać, no dla tych leveli, a później jest od 6 do tam 10, nie? Ło, czemu nie mogę podnieść? Co ja stąd mam wywalić? To mogę wywalić, czy wywalić, jak wywalić, nakarmić mojego mini Ultronka. I lecimy. O, i tutaj mi pomagał Mr. Gambit. On jest, zobaczcie, jaki on długi ma ten teleport. Większość postaci nie potrafi się tak przez budynek tepnąć. On jest naprawdę tak fajnie opnięty. Znaczy, nie jest opnięty w sensie, że jest za mocny, ale synergia tych skilli, szczególnie na tym buildzie, jest zdumiewająca, nawet jak zamieniłem główny skill na teleport, żeby mieć teleport, żeby się szybciej poruszać. Chociaż głównego skilla w tym momencie i tak nie mogę wrzucić. Zaraz polecimy do bazy, by przedać zabawki i pokażę wam, o co chodzi, na jakiej zasadzie ma ten build niby działać. I w sumie będę kończył odcinek, nie będę przedłużał za bardzo dzisiaj. Zajmę się jakimś kolejnym nagraniem, żeby potem nie marudzić, że nie mam czasu, a bez sensu nie siedzieć na jednym nagraniu i nie trzymać was zbyt długo, tylko zrobimy tak informacyjnie i jest fajnie, wszyscy są zadowoleni, możecie mi być brawo, zostawić łapkę, też nie dobra. Komcie najlepiej też w ogóle. Wiecie, wy się na tym znacie lepiej niż ja. Większość osób, które mnie ogląda wielu youtuberów, a ja tylko nagrywam, nie mam czasu oglądać, więc... Fajne rzeczy. Dobra. Łapać ekspy. Tu ja mam właściwie poziom 30, czyli w tym momencie powinienem już móc przeskoczyć na kolejny poziom. Ale wbiję 31 za moment. Bo w końcu czemu by nie? Troszkę skoczymy tu, co oni tu mają. Jest 31. Voila, proszę państwa, ja nic nie mówiłem, nie zapowiadałem, wcale nie mam zdolności prekoginacji, tak to się nazywało. Dobra, wyprzedajmy się z bzdur, które nam są kompletnie niepotrzebne, zbędne i w ogóle nieinteresujące dla nas. Ten medalion jest. O, to jest na 60, więc dobra, może ubierzmy pierwszy lepszy. To będziemy z krapem biegać. Tyle? Okej. Szybkie otwieranie zabawek. To tu. Okej. Tych dwóch rzeczy się... Nie, to. Tych się dwóch rzeczy wyzbędziemy teraz i lecimy. Woo!
Piękne, proszę Państwa, piękne. Wszystko, co zbędne, się z autopodnoszenia podnosi i nasz ultronik staje się tylko potężniejszy w tym momencie. A resztę rzeczy możemy podnieść normalnie, jak są jakieś fajne rzeczy, to założymy, jak nie ma fajnych rzeczy, to wrzucimy albo do ultrona, albo któregoś z naszych crafterów, nie, tego gościa od broni, to nie crafter, to się już jakoś inaczej nazywa. Ulepszymy. O, mamy ten. Attilan. Ja potrzebuję od Atlantis tego tusza. Niestety. Demet! Może lepsze rękawice? Mamy lepsze rękawice. Jedyne co potrzebujemy ubrać, resztę mamy goldy. Coś tu jeszcze? Nic tu jeszcze. Zobaczmy, czy kamyczki, które są do zostawienia. Nie ma lekko. Bardzo lekko nie ma. To resztę. Wyzbywamy się do craftera. A to też. To po co nam to? O, super. I teraz co? Teraz zobaczmy na build. Powinienem mieć ten skill, który jest tutaj, pod jedynką. Seal of Vishanti. Emboss the ground with sacred seal of the most potent of white magic. Grant combat bonuses to you and your allies while within it. Czyli w momencie, w którym ja albo moi kumple stoimy w tym znaku, sealu na ziemi, dostajemy bonusy. You and your allies gain toughness, increase defense rating by coś tam. Czyli zyskujemy twardość. You and your allies gain power, czyli zyskujemy moc, increasing damage rating by tam, bla 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 bla. I długość trwania i tak dalej. I to jest coś, co rzucamy. Nagle wszyscy się robią mega mocni. Pod dwójką mam ten zielony atak, to są zielone płomienie, też zostawiam taki na ziemi znaczek, który pali wrogów, zadaje obrażenia, dość spore obrażenia, 3800 co sekundę, więc to w ogóle jest ekstra. Później jest Seven Sons of Cynibus. Mocne obrażenia, krytyki, bonusy, wszystko to daje, plus leczy, czyli jeżeli składam, to też jest mental power, czyli jeżeli składam razem z tymi płomieniami, które leżą na ziemi, to już w ogóle synergia jest. Dalej dwóch skilli nie mam jeszcze, później jest to Demons of Denak, pojawia się niewidzialny demon, który atakuje tam od wroga i nie wiem, czy on się nie robi później widzialny, bo czasem ze mną biegają takie czarne demony, takie golemy bardziej. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem to, ale nie ogarnąłem jeszcze w pełni, więc spoko. Oprócz tego teleport, który jest tutaj. I to standardowo, bez bonusów, nierozwinięte, ale powinien być tutaj pod jedynką to w ogóle powinno być tak, zamiast ataku powinien być Fangs of Faralach. I Fangs of Faralach daje mi takie wężopaszcze, które się rzucają na wroga, tak i coś zamiast tych promieni, które mam, powinno być ten. Ale to zżera manę, a jako że ten build jest manożerny, to dałem autoatak, wystarcza na początek na pewno. Coś tu jeszcze powinno wskoczyć. Nie wiem, czy to przypadkiem nie Alcinae. Muszę ogarnąć, bo to sobie niedawno odblokowałem, więc zaraz to ogarnę w buildzie. Nie przejmujcie się, jak kiedyś jeszcze z tej postaci będzie, to dopowiem co i jak. To jest fajne, związuje trochę wrogów i zadaje im tam mentalny damage. Spoko sprawa. I co? Coś tu jeszcze na jedynce jest? Nie, to w sumie tyle, tylko że ten build się opiera na dwóch różnych zestawach skilli i w tym drugim zestawie skilli jest między innymi to, jest to, albo to, nie jestem pewien. Tego jest więcej, więc trzeba ogarniać dwa paski i jakieś makrosy sobie wbić, więc to jest coś, co dopiero będę ogarniał. Proszę Państwa, to był dla Was Marvel Heroes 2016 z Doktora Strange'a. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Witam Pana Pisak, jeżeli zauważyliście, nie mam na swojej postaci standardowego skina. Standardowy skin wygląda tak. I jest... No mi się nie podoba, ale mocno nawiązuje do tego, co będzie z filmu. Ten z filmu jest dużo, dużo fajniejszy. Fajną rzecz zrobili z tym kostiumem, z tą zbroją, więc przyznam się Wam, że czekam na wyjście filmu i czekam na skin filmowy, który oni dadzą. Przy odrobinie szczęścia sobie go dorwę razem ze Staszem, bo mam
Stasz to wąsy po niemiecku, ale dobra. Dajmy, ten skin jest dużo ładniejszy. W sumie zastanawiałem się, jak myślałem nad kupieniem tej postaci, czy sobie do niej nie kupić, bo są do niej dwa skiny, które widzieliście, chyba że dali coś nowego, nie wiem. Dajcie mi doktora Strange'a i o, dodali nowego, Doctor Strange 1602, to taki typowy czarodziej. To pewnie bym teraz tego złapał, dla klimatu bym złapał po prostu tego gościa. Wcześniej był ten koleś i ten koleś. Zastanawiałem się między tymi dwoma, bo obydwaj mają klimacik. Ten jest taki urban mage trochę, ten jest bardziej taki futurystyczny mag, nie wiem, Doctor Strange Defenders Costume, Defenders to jest jedna z tych grup a la Avengersi, tylko mniej znana, mniej paknięta, no ale patrząc na takiego czarodzieja Wossa, to bym złapał tego gościa, zapewne. Niedługo będzie filmowy, nie wiem, przed świętami ma być film, więc spoko. I jak się kupi coś na przykład z tego sklepu i tak dalej, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nie wiem do czego dają, do czego nie dają, ale dają coś takiego, co się nazywa stash, czyli tam, nie wiem od czego to jest skrót. Od banku w każdym razie, ale oprócz tego, że ma się bank taki ogólny, który jest za... Pierwszy jest dawany każdemu graczowi, który ma konto, drugi jest dla tych graczy, którzy... To znaczy ten konkretnie numer 39 jest dla tych, którzy kupili sobie za torciki urodzinowego Stasha, numer 39. Mam jeszcze dwa dla Ironmana i dla Kapitana Ameryki, do których to mogę wrzucać rzeczy tylko przypisane do Kapitana Ameryki albo Ironmana. Znaczy, respectively, ale co najważniejsze, mogę też rzucać rzeczy, które są nieprzypisane, ale są z definicji dla niego, czyli... Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale jeżeli jest na przykład kostium dla Ironmana i jeszcze nie jest soulbound, to mogę go dać tutaj, nie? Dla Ironmana mam te dwa kostiumy i tam... Jeszcze jednego Ironmana. Mogę sobie ulepszyć Ironmana, od Ironmana w ogóle fajnie. No, więc... Ta-da!